Stanisław, powiedz mi, ty jesteś muzykiem jazzowym. Tak się mam za jazzowego. Tak. Potrafisz zaśpiewać jeden utwór na milion różnych sposobów. To prawda i to jest niezwykle komfortowa sytuacja. Bardzo nieskromnie tak przyznałeś, nie powiedziałeś, no nie, wiesz Kuba, co? No... Bo wiesz co, bo to jest dane. To jest dana. A prawda, to jest gift? Tak. Tego gift. Nie nauczy się. Po angielsku. Wiemy, my jesteśmy fit lovers. You know, oh, right. Sorry, I forget. Czy to jest gift, czy to dostałeś? Nie? Tak, tak. To jest, to, tego w szkole nie nauczą. Nie uczy się. To musi być intuicja. Bo to, co to jest improwizowanie? Aha. Improwizowanie to jest komponowanie w czasie rzeczywistym. I nic więcej. Oczywiście w wypadku jazzowej muzyki doszedł jeszcze ten parametr pulsu, nerwu tej muzyki, czyli tego, jak ona się kołysze. Mhm. I to sprawiło, że muzyka jazzowa tak zafascynowała świat cały w XX wieku. Natomiast to jest, ja to odczuwam jako wielki dar, dlatego że ja po prostu nie pamiętam, jak ten sam utwór wykonywałem wczoraj. Naprawdę? Co daje wielką... A to jest dar, to jest, dar. To jest dar. To jest dar niepamięci, można powiedzieć. Dar niepamięci. I mało tego, ty tego nie pamiętasz na trzeźwo. Zupełnie. Zupełnie. Chciałbym tak. No, a dodatkowo dzięki temu człowiek się nie nudzi. Mhm. Wiesz, bo tak, bo to jest trochę odkrywanie, się... to jest dzień świstaka muzyczny. Inaczej. Tak, tak, że odkrywasz swoją kompozycję na nowo. Bo to jest ta sama opowieść, tak, prawda, ale innymi ścieżkami. Mówiąc na wasz język, to jakbyś codziennie miał inną sztangę. No chyba nie złe porównanie. Nie. Ale wiesz, rozumiecie, o czym mówimy, że to jest... Ale myślisz, że to jest doceniane dzisiaj? Taki rodzaj warsztatu, daru? Czy ludzie tego potrzebują? Pamiętaj, żyjemy w czasach kolejnej inwazji disco polo. Zenon Martyniuk, kojarzysz? Tak, słyszałem o tym. Ja się... Mówisz jak kosmita. Ja się nie, w żadnym wypadku nie obrażam. Mhm. Mało tego, uważam za przesadzone takie antagonizowanie disco polo spychanie, bo to jest po prostu objaw współczesnej muzyki ludowej. A tak disco polo to chyba nie jest żaden odłam jazzu, nie? Chyba nie. Nie, jazzu nie to nie, jest. Nie, raczej nie. To raczej... Jazzu nie to jest. To nie, to nie, nie, to na pewno... Nie stało koło jazzu. Tak, to nawet nie leżało koło jazzu na weselu. Nie.